Zostawcie suba! Zostawcie suba! Oszczędzam teraz pieniądze na prawo jazdy. Znaczy na prawo jazdy już zapłaciłem. Oszczędzam teraz pieniądze na samochód, który będzie kosztował mnie jakoś 15 tysięcy złotych. Na samochód, bo jestem z wami szczery, no nie będę nic tutaj ukrywał. Kupuję samochód z takimi ograniczeniami, no ja mam 16 lat, wiecie, tam są jakieś ograniczenia, ale jestem w stanie jeździć, robię inne prawo jazdy po prostu, na tam czterokołowiec lekki czy coś takiego. Kupuję teraz samochód, żeby móc dojeżdżać do technikum i kupuję, chcę kupić komputer, do reszty zbieram, wiecie? Dlatego nie kupuję teraz za bardzo ubrań, nie inwestuję w takie pierdółki. Znaczy lubię takie rzeczy, ale po prostu... wiecie o co chodzi. Wolę teraz się zająć takimi rzeczami, które naprawdę potrzebuję. Komputer potrzebuję do tego, żeby nagrywać do was lepszej jakości filmiki. Wiedziałem, że będzie taka reakcja. Lepszej jakości filmiki, streamy i w ogóle, a samochód będę potrzebować do tego, żeby dojeżdżać po prostu do szkoły, którą mam daleko. Ja mam lat 16. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie sobie sprawdzić. Ja wam pokażę. Prawo jazdy kategorii AM. Czterokołowiec lekki. Macie tutaj czterokołowce lekkie i możecie jeździć sobie albo motorowerem, czyli te takie motory, takie wiecie, z tym zaniżonym silnikiem, albo czterokołowcem lekkim, które to są te mikrokary, to są te typu Mitsrotar. To są te śmieszne auta, znaczy one nie są, są normalne auta, które wyglądają naprawdę normalnie. Niektóre są takie, no wiecie, coś takiego będę kupować, coś ala to, takie Aixamy się to nazywa, Aixam, czekaj, Aixam. Coś taki jaki samochód będę kupować, Aixam mikro, czekaj, czterokołowiec lekki. Tu są stare modele, ja będę kupować nowszy model w każdym razie. O, czekaj, była tam coś takiego. Coś tego typu będę kupować, taki samochód. Ja wiem, że to śmiesznie wygląda, ale muszę po prostu, ja nie lubię jeździć autobusami strasznie, chcę po prostu do szkoły dojeżdżać. Poza tym też do youtuberów jeżdżę, do tego mam naprawdę dużo spraw do załatwienia. Co prawda nie mogę tym jeździć po drogach, tych takich dwupasmówkach i drogach szybkiego ruchu, ale mogę się tym normalnie poruszać. No, i tak do mnie to wygląda. Wiem, dla niektórych to jest strata kasa, ale wierzcie mi naprawdę, że każdy ma swoje indywidualne potrzeby i akurat stwierdziłem, że naprawdę potrzebuję. Dobra, słuchajcie, wbijajcie do Ewi, zarobiście by było, jakbyście do nich wpadli i zasubskrybowali jej kanał. Czekajcie, ja wam wyślę, włączymy sobie jej licznik w ogóle. Dobra, czekajcie, ja wam wyślę...